Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina, moi drodzy. Jesteśmy z Cairom. No, właściwie tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, czyli idziemy dalej, żeby jakoś sobie tutaj poradzić tej zaistniałej sytuacji. Ciekawe, kiedy to było. Dawno, dawno temu. W odległej galaktyce. Wiem, nie musisz mnie pouczać. Umiem rozpoznać piestrzenicę lisią. Wesemir opowiadał, że kiedy nauczył się rzucać igni, od razu wypróbował... Kiepski pomysł. I co? Cóż... A na młodych wiedźminach rany w Okej, no oni sobie coś tam popierdolili. No kurwa mać. Śmierć frajerom. Dobra, lecimy. Kolejny duch. Fajnie. Możesz ja pierdolę. Dobra. Okej. Już wszystko? Tak? Możemy mieć spokój? Chwila chociaż? Dziękuję. Esencja upiora, dobra. Noż, ja pierdolę. Tak? Oj, chcę kurwa tylko sobie skrzynkę otworzyć, już piąty raz podchodzę. Kurwa. To też jest debilizm ogólnie, nie? Nie lubię tego... Jaskółka, czyli dobrze idziemy. Tych roślin właśnie... Gdzie? I tam jest dobrze, tak? To ja chcę iść źle. Mam plan. Pójdę chwilę źle. I zobaczę, czy mają tutaj coś ciekawego do zaoferowania. Rękawice kawalerzysty. Czyli coś, co może nam się chyba przydać, bo są o wiele lepsze niż to, co mamy. Kurczę, no tych pancerzy, jak one są trochę lepsze, to też nie chcę za bardzo ubierać, bo to tam trochę armora to nie robi różnicy, nie? A tu mamy jakieś ulepszone oleje, jakieś miecze. Okej, okay, no spoko, nie? To co ten mieczyk, znaczy co ten olej tutaj nam daje? Ulepszony olej przeciwko przeklętym, potrzebujemy skórę Kimmy, okej. Okay. I to jadu, dobra, no ale ta Ekima, no to ja wiem, gdzie jedną na pewno spotkamy. Właściwie to dwie. Kolej druga jest w Nowigradzie, a pierwszą jeszcze jesteśmy w stanie gdzieś tam tutaj w okolicy spotkać. Jak tam woda, Geralt? Bardzo orzeźwiająca. Żałuj, że się nie zdecydowałaś. No, o. Dobra. Tam marudzisz, Keira. To jakieś tu fajne rzeczy. Generalnie połowy tych, połowy tych mieczy, co dostajemy i nie są one tak naprawdę wiedźmińskie, to my craftować nie będziemy, no bo to się w ogóle nie opłaca raczej, nie? Znaczy to mi się wydaje przynajmniej, że się nie opłaca, bo lepiej jest się tam skupić na jakichś innych rzeczach. Tutaj jeszcze chciał zobaczyć, co się dzieje. No. Kurczę, czemu ja ciągle kontrol próbuję wciskać? Nie wiem, czemu kontrol mi tak bardzo pasuje do wybierania znaków. Nie wiem, czy w dwójce tak nie było. Olej przeciw reliktom, fajnie. Już mnie bije? Nie wiem. Dobra, ale olej przeciw reliktom się robi z jemioły, okej. Okay. Stacja alchemiczna, no to sobie zrobimy. Ten zielony mutagen też sobie zrobimy. Ale nie wiem, czy sobie nie pójdziemy jakoś, wiecie, w taki... O, a to ciekawe. Skąd ja mam mutagen? Aha, dobra. Wszystkie mikstury alchemiczne mogą... Dobra, no ja tak myślałem jeszcze nad tą postacią swoją. Czy właśnie by nie dać zamiast na przykład w... No bo ja nie daję akcji i daję 8 tych znaków. 8 tych. Wtedy mamy 9. No i mógłbym sobie w coś dać. Dodatkowo. Ja tak myślałem właśnie, że można byłoby coś sobie tutaj wrzucić w te eliksiry właśnie, nie?
Na przykład, albo w oleje. Żeby jakoś sobie to tutaj, wiecie, ogarnąć, ale no... Na przykład chociażby to, nie? Te szanse na krytyka. Tej odporność, nie? To byśmy dużo musieli, dużo byśmy mieli zabawy, no ale to by dało HP-ki. Czyli... O kurde, dobra. Pyk, pyk. Okej. Dobra, na razie. No kurde, bela, no. Dziękuję. Okej, no czyli warto było... Jeszcze jeden? No dobra, zapraszam. Widzicie, ten Irden mega mocny, nie? I w, no w każdej, no teraz w każdej, no w sensie w dwójce i w trójce to jest naprawdę dobry znak. Chociaż ja i tak widziałem, że ludzie raczej patrzą pod Igni Quen pewnie, raczej takie buildy są robione. No ale no, ja mam ochotę coś podmieszać, nie? Żeby dać coś z tego, z tej alchemii właśnie, nie? Zobaczymy. Stara, co sobie tu usiadła? No i można? Geralt, się za... No zablokowałeś się tu? O, dziękuję. Cześć, Keira. Geralt! No jestem, nie martw. Dobra. Igni weźmiemy tylko po to, żeby tu się jakoś przebić przez to dziadostwo. Zbierajmy sobie roślinki w miarę możliwości, bo one chyba nic nie ważą. No i co? I lecimy, nie? Fajne ukryte tutaj rzeczy są, więc... Warto sobie... To ogarniać, co nie? A to zadanie z Kierą warto szybko zrobić, bo od niej będzie można potem sobie kupować fajne właśnie jakieś... receptury alchemiczne i w ogóle, więc... Warto będzie w to zainwestować. To wygląda trochę jak tamten filar od projekcji Elfiego Maga. Mhm. Siemano. No tak. Kelpi. Kelpi? Chodzi o tego potwora morskiego? Nie. Ciri nazwała tak swoją klacz. Podobno potrafiła galopować jak demon. Rzeczywiście dobre imię dla konia. To co, szukamy? Szukamy, no ale... Ale nie, bo tutaj się... Drzwi otwierają, to trzeba na pewno skoczyć na dół. I podpłynąć do tego kunia. To pewnie wskazówka dla Ciri. No tak. Dobra, tutaj jakaś kedweńska kurtka. No my kedwen to tak nie za bardzo chyba lubimy. Nie wiem, bo oni już chyba nie istnieją, tak? Bo Radowid ich wchłonął. Dobra, chodźmy tu. Ciekawe, jakie zakończenie będzie odpowiednie dla Wiedźmina IV? Na pewno nie zrobię tak, że każdy z trzech będzie do wyboru. Ja obstawiam, że jednak zrobią, że Nilfgaard wygrał wojnę i będzie pewnie Ciri cesarzowa czy coś. No dobra, bo ona jeszcze chciała nam gadać, ale... Ale chuj z tym, dobra. Siemano. No idę. No tak, już wiem, co wypaczyło mój teleport. To ten port. To chyba jaskółka. Dobra, wchodzimy. O kurwa. No siemano. Strasznie tu spokojnie. Aha. To źle? Coś jakby cisza. Serwus. Okay. Dobra, my mamy też wydłużone działanie tego Irden, więc jesteśmy sobie w stanie ładnie napieprzeć tego golema. Jak widać zresztą. Nie no, chłop. Chłop, co tu dostaje oklep, nie?
Ty mnie ani razu nie jebnął. Tam to automatycznie... Automatyczne rzucanie olei nie ma w ogóle potem sensu, w sensie, dobra, no to jest imersja, wiadomo, że można sobie samemu nakładać te oleje, ale nie ma sensu teraz używać, wiecie, tego skilla właśnie, co jest, że się nie zużywa olej, nie? Bo to jest jakby nieskończony olej, nie? Następnym razem mnie uprzeć. Nie powinieneś lekceważyć mojej intuicji, Wiedźminie. Aha. Na przykład co do ciebie mam bardzo dobre przeczucia w różnych kwestiach. Yeah. To zajebiście, nie? Ja nie wiem, czy chciałbym znać te przeczucia. Masz jakiś plan? Co tu mamy? To zależy od niej. A wyobrażałeś sobie, jak to będzie? Co ona powie, jak teraz wygląda? Nie. Przepraszam, zagalopowałam się. Czasami zapominam, że nie znamy się na tyle, żeby rozmawiać o sprawach osobistych. Nie martw się, jesteśmy na dobrej drodze. Mhm. Ja nawet nie wiem za bardzo, skąd oni się znają, więc to będzie kurwa gargulec, nie? Ma. Idziesz? Właśnie ja się kurwa ciężko w chuj w ogóle bije, bo one są bardzo tankowate. Ale są bardzo podatne na płyn chociażby, więc... Dobra. Elo. Dobra, dobra. Bełty... O kurde, ale to jest rzeczy. Zawsze tyle tego to było? 30 pasków skóry, dużo srebra w ogóle, wow. Okej, okay, no i te bełty lepsze, aczkolwiek ja z kuszy to tylko strzelam do tych latających debili i do utopców, nie? Tam jest teleport. Nie ma co, nie? Szybko, bo mam wrażenie, że zaraz wyleci na nas następny gol. Kolejny symbol jaskółki. No, udało się. Chodź. No, to lecimy, nie? Patrz, jesteśmy po drugiej stronie mostu. To tu widzieliśmy dziki gon. Dopiero. Świetnie. Teraz są daleko przed nami. Chodźmy. Gwella Glan. To na pewno robota dzikiego gonu. Skoro zniszczyli strażników, to zdecydowanie nie przyszli do tego elfa z towarzyską wizytą. A miałeś jeszcze jakieś wątpliwości? No, tu będziemy musieli przejść przez to zimno. Zdążył ich zaatakować. Damy radę chyba, nie? Saise, Zabarduan, Nirin Yamar, Khan. Zimno. Przywołał je czarodziej Gonu. Dasz radę zamknąć szczeliny, którymi się przedostaje? Za daleko! Musimy do nich podejść! Osłonię nas kipielą Demet i Kres! Stań blisko mnie! Nie ma problemu. Daarion Anoy! Gotowe! Trzymaj się blisko! Zasuwaj laska, nie? Kurwa. O, dobra. Tutaj ogary na nas będą wyskakiwać dziadowskie, więc trzeba sobie jakoś poradzić. Dobra, pyk. Musimy pozamykać. Mam iść. Ja to zrobię, tylko mnie ochraniaj. Właśnie, ja bym to mógł zamknąć Irden, przecież to jakby jest... później przecież jak jest atak na Kermorin, to my...
Za pomocą Irden to zamykamy normalnie. Dobra, atakujcie. Okej. Zapraszam. Kurwy synie. Dobra. Dalej. Zasuwaj. Nie, nie, nie. Kurwa mać. No. Co za bzdura tu jest czasami z tym, nie? Ej, one mają siarkę w ogóle, wtedy jest hit. Zaczynam wierzyć, że nam się uda. Dopiero? Wierzysz? Niedobrze. Ty dopiero zaczynasz wierzyć. Niedobrze, niedobrze. I patrzcie, ja bym tu podszedł. Irden. I chuj. I nie zamknę. No dobra, trudno. Jezus, bo to jest takie długotrwałe. To jest najgorszy moment chyba w tej misji, wiecie? To zamykanie właśnie tych portali. Już nigdy nie lubię czegoś takiego. W żadnej grze. Ale nie zapraszamy. One jeszcze są takie kurwa, że... O. Te uniki robią, nie? Dobra. Zajebiście. Okej, okay, no to te poszły w miarę płynnie. Znalazłem sposób na nie, nie? Pilny, szybki i jest okej. Okay. I są z głowy. A, Keira. Zasuwamy, nie? Raz, dwa, nie ma czasu. Deathmold już by to pozamykał, wiesz? Kurwiały Deathmold, nie? Albo Sheila. Brakuje takiego Deathmolda w tej części, wiecie? Takiej postaci jak Deathmold chyba. Nie kojarzę, że był jakiś taki typowo ludzki zły czarodziej w trójce w sumie, nie? Był jakiś? Chyba nie. Typowo zły, wiecie, jak Azar, Javed, albo jak właśnie Deathmold. No nie, no kurwa, dobra, panowie. A, pyk. No, zapraszam, zapraszam. Pyk. Jeszcze jeden. Jeszcze dwa. No ta. No i pięknie, wszystko z głowy. Święty spokój. Opierdolmy sobie jakąś kanapkę z kurczakiem. Co się dzieje? I lecimy. Z nim przyjdzie. To wymagało sporo mocy. Tylko mi tu nie mdlej. Teraz, kiedy mnie tak ściskasz, nigdy w życiu. Chętnie bym ci powiedział, że możemy tu chwilę zostać i odpocząć. Wiem, wiem. Musimy iść. Wypadałoby. Zablokowali przejście. Może spróbuję. Zostaw to mnie. Dobra, fajnie, że Keira się tak pali do roboty, więc... Tutaj nam zrobi przejście. Nie wiem, co teraz będzie. Czy już teraz będzie walka z tym bossem, czy... Jeszcze trochę? Chyba jeszcze trochę. A nie. Tutaj mamy przejście Ardem. Można się przebić. Kurwa. No. Na górę. To będą pewnie upiory, co? Nic tu nie ma, nie jest.
Mglak to jest, o, widzicie. Dobra. Atakuj, chuju. Śmierć frajerom. Dobra, i co tutaj jest? Ruda, spodnie, ulepszony jad wisielców. Spoko. Chyba dopiero tutaj zdobyliśmy zwykły, więc... Tak, spoko. Dobra, no mamy arenarię. Arenaria i korzeń mandragory są potrzebne, więc spoko. Myślę, że to jest jak najbardziej do kupienia u Keiry po tej misji. Więc sobie jakoś damy radę na pewno. Czeka na nas. Dobra. Elo. Raczej do zrobienia. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Nie, nie wiem, w ogóle dziwny dialog. Ciekawe, ile wytrzymasz. Ale tu wiemy, że musi być olej przeciwko istotom magicznym, mimo że to są w sumie elfy, nie? Okej, cofnijmy. Dobra. Chodźmy tutaj ubić te ogary. Niestety, ale dość... Oż kurwa. Dość szybko się leczy do fulla. No nie zdążę go dobić, chuj. Ja nie mogę. Close. Dobra, teraz tutaj pewnie zrespi, nie? No dalej. Dobra, zajebiście. O kurwa. Kurwa, jest ostatni strzał. Zajebiście. Nic nie jest. Już zaczynałam się bać. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się. Okej, udało się. To mi wygląda na laboratorium elfa. Kurwiały gnój. Ja pierdzielę, ciężka to by walka ogólnie. Szczególnie jak się nie pozbiera tych wszystkich gubien po drodze. Tych kamyków do ulepszania. Patrzcie, tu by się przydał ten. Oko Nehaleni by się przydało. Rozjebmy, bo czemu by nie. Dobra. No i lecimy tu. Pierdolmy sobie kanapkę z szynką i idziemy dalej. Dobra. Pyk. No dobrze, zobaczmy tę wiadomość. No, to słucham. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio.
Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio, niewiele nam to daje. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili? Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Dlaczego nie powiedziałaś nic wcześniej? Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. Mhm. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Dobra. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Tajemniczy mag zielarz. Okej. No dobra. Dziwne, to? Droga, a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. Ano. Dzięki. Dobra, to zanim sobie podejdziemy tutaj i sprawdzimy, jak tutaj wygląda temacik. Iluzja. Pyk. Cokolwiek tam jest, jest pod wodą w ogóle, nie? No patrzcie to. Dobra. Ciemno to jak w dupie jest ogólnie, nic nie widać, ale trudno, jakoś sobie damy radę. Starożytnego leszego odbarno, ciekawe. Dobra. Weź tu Geralt, wypłyń i patrzcie, tutaj też coś jest.
Jakaś miejscuwa. Cokolwiek nie jest. Interesujące. Jakaś... No ta. Wspaniale. I ta. Śmierć mglakom. Ruda srebra Maugrim. Nie, nie chcę fotografii robić, ale pokażcie. Słabszy, no tak, oczywiście. W ogóle same słabsze rzeczy dostajemy, trochę cinko. Który mamy poziom? 6, czyli my na następnym poziomie już dostaniemy te nowe duperele. Fajnie. Fajnie, warto. Kiedy wiedziałem, że cały odcinek mi zejdzie na to bujanie się z Keirą. Nie miałem wrażenia. Biegnijmy w takim razie, opierdolmy sobie suszoną rybę. Niedługo sushi będziemy wpieprzać. Pyk. No, nałożył, a co miał nie nakładać? Proste, prawda? Ano. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. No i co tam? Lewy jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. No tak, tu jeszcze mamy jedno zadanko. Do ogarnięcia. Aha, i tu będzie ta zagadka, co nie? A czekajcie. Zanim coś... Aha, i teraz byśmy musieli sobie zacząć rozwijać te umiejętności. Dopiero. No dobra, trudno, no przez jeden poziom nie będziemy mieli użytej. Też nie wiem, co lepsze, no ale na razie polećmy z tym. Pokażcie mi jeszcze tylko ekwipunek, właśnie. Mistrz tysiąca kwiatów, srebrna wdowa z Doliny Kwiatów. I teraz mamy spodnie. Buty. Rękawice. No i zbroja tysiąca kwiatów. Dużo lepsze to wszystko jest. Wyglądamy ciekawie, w ogóle kuszę sobie zdjąłem, brawo Oskar. No ciekawie, no ale czy to jakieś takie super? No nie wiem. W ogóle to, że te bełty można używać dopiero do jakichś tam nastych poziomów, to też jest pojebane, nie? Ale mamy lepszy sprzęt teraz przynajmniej, nie? Dużo lepszy, więc... Więc spoko. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem jedną trzecią, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. Okej. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. No dobra, to próbujemy, nie? Spróbujmy to rozwiązać. Dobra, pierwszy nie szedł z brzegu, grał. I będzie tak. Pierwszy... Drugi... Co? Kurwa, kieciu jebany. Dobra, to może... Jak? Jeszcze raz. Chyba zrobiliśmy coś nie tak. Chyba ta. Kurwa, no.
Jeszcze raz, czekaj. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z... Kurwa, dobra, to jest tak. Tak. Ja się zajebałem, dobra, myślałem, że pierwszy grał. Chciałbym się coś przesunąć, by po prostu ustalić kolejność. Cztery postaci, podobne do siebie? No dobra, no ja już to ogarnąłem, się zajebałem po prostu, sorry. Głupie gówno. O, elo. Jak myślisz, czy to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? No dobra, to jeszcze... Co tu jest? Datki wiedzącego. No dobra, jakieś gówno. No ale jeszcze tutaj mamy... Nie wiem, czy my tu nie mamy w ogóle... No mamy kamień, miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Moi drodzy. Pięknie. Dobra. Ja nie wiem, czy po prostu nie będzie lepiej spróbować sobie tak. Ósmy, potem na 10 poziomie odblokowujemy tamtą kieszeń. Dobra. Kolejny golem. Zaraza. Elo. Rzucamy znowu to do strzelania. I tyle. No, te serca golema są potrzebne, więc warto jest chyba z nich korzystać. Do srebra. Ulepszony olej przeciwko zwierzętom. Już mamy nawet wyśmienity od razu, więc zajebiście. Okej. Okay. I to z głowy, no i sobie teraz odpalimy, zobaczymy jeszcze ten ulepszony, a nie dziedzie szadło jedno więcej jest potrzebne. Fajnie. A ten ukryty skarb jest nad nami, nie? Więc jakby, no teraz i tak z niego nie skorzystamy. Nie będziemy mogli go używać, więc teraz chodźmy sobie tu na górę. Pyk, pyk. Pieprzamy stąd, nie? To jest iluzja. Halo? Nie wiem za bardzo, jak my tu na mapie jesteśmy. No tak sobie, nie? No tak sobie. Nie wiem za bardzo, jak się tu kurwa wydostać stąd, ale... Gdzieś tu polecimy. Albo... A tu co jest? Dobra, nie wiem. Tu są chyba sztygary, ale zobaczymy. Siemano. Oh, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy, ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Mhm. Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Oczywiście. Na pewno cię odwiedzę. Exp jest exp, nie? W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Siemano.
O, wiem, że nienawidzimy portali, ale nie ma tu żadnej szybkiej podróży Geralta, przydałaby się. Może. Byś korzystał czasami. Tego. Pyk. Dobra. Ja bym poszedł w ogóle do Keiry. Od razu. O, tu baba wodna jest. Dajmy sobie spokój. Pokażcie, czy to są stegny, czy mi się wydaje. Tak. Więc olewamy stegny. I lecimy. Jakby no... Ona jest tam aż. Kurde, bela. No, na pewno się obracamy. I dobra, tu polecimy. Zobaczymy, co tutaj jest. Tu chyba są kanibale. To jest ten rewir z kanibalami? Jeszcze nie. O, do stegny się nie opłaca, tam na bardzo wysoki poziom się dopiero idzie, więc jakby olejemy temat. Pojedziemy tu, może gdzieś znajdziemy jakąś szybką podróż. Bo nie pamiętam, co jest tutaj. Dezerterze, okej. Okay. Ukryty skarb, no dobra. Dobra, elo. No kurwa. Fizgej. Uhuhu. Elo. O, tu. Które tak uważasz? Oni teraz chyba na tym Axie mają... Ty, to się nawet opłaca na takich... jakichś dusi małych używać, bo... Patrzcie... A nie, dobra, myślałem, że... Czekajcie, jak tutaj jest z tym Axie? Okej, okay, czyli wytrąca z równowagi, nawet jak jest nieudane. Spoko. Spoko, obce, fajnie. Tak, nie będziemy często z tego korzystać, no ale w takich sytuacjach to jest akurat mega spoko. Dobra, zapuliski rozbójnika. Dobra. I to tyle, tak? Gdzie to jest? Tu obok, okej. Okay. To podejdziemy sobie. Czemu nie? Karp w katakumbach w ogóle. Siemano. To są te kurwa katakumby? Dobre w ogóle, nie? Wow. No to nieźle. Siema. Olej przeciwogrowatym. Okej, okay, zajebiście. I dość... Spoko rzecz. J chciałem akurat odpalić, więc... Zaproszenie od Keir Med. Aha, i sobie odpalmy alchemię. Olej przeciwogrowaty, no. Naprawdę my... Tyle rzeczy będziemy w stanie zrobić, tylko że... Dadzą nam się te... Wszystkie rzeczy typu... zlecenia porobić, w sensie się będzie opłacało, bo jest bardzo krucho z sianem, nie? To tam jest pewnie wilcy, dobra, wilków nie chcemy ten bić. No przejedźmy się, nie? Znaczy strasznie mi się komp grzeje, wam powiem, przy tej gierce, nie wiem, czy to jest... kwestia... Nie wiem czemu, o. Może tak. Chyba. Aha, wjechałem w nią i... Okay.
No i kurwa mini działko ogólnie, nie? I najbardziej OP rzecz ze wszystkich rzeczy w grach, nie? Mini działka. To jest najlepsze. Dobra, Duen Huen. Że tak powiem. I te wszystkie takie znaki zapytania trzeba będzie porobić też na pewno, te co są tam po lewej. Bo my sobie w jakimś odcinku po prostu weźmiemy i przejedziemy cały ten zachód. Bo jest ich tutaj... No od chuja, nie? Wszystko bym chciał zrobić. Myślę, że w jednym odcinku się zmieszczę 50 minut, co? Tak, żeby wjechać i poczyścić to, nie? Dobra. Nie wiem, zobaczymy. Następnym na pewno bym chciał... Kurczę, pewnie do guślarza bym poszedł. Żeby się tam wszystkiego dowiedzieć od tego, kurde... Jadygi. Chodźmy tu. Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miazgę, albo wytruć, a nie. Siema. Keira, co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów i no zdrowe mają być, nie kotów z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Dobra, pogadajmy. Zostało ci sporo rupieci po czarownicy, która wcześniej mieszkała w tej chatce. Owszem. Chciałbyś rzucić na nie okiem? Tak. Chętnie. Dobra. No ona tu ma bardzo dużo jakichś kamieni... A nie, nie masz w ogóle na te. A masz czarną krew. Przydatna. Północny wiatr też się może przydać. Olej na drakonidy również. Ale ja to bym musiał sprzedawać resztę tych rzeczy. Ja tego się nie opłaca sprzedawać. Tego też nie. Pokażcie mi tę alchemię. Dobra, czarną krew to jestem w stanie sobie zrobić od ręki. A to drogie wszystko. Widzicie, nie? Bo sobie zrobię tak. Olej na drakonidy. No, growatę. Ulepszony jad wisielców też sobie zrobimy, bo dużo ludzi będziemy kukli. To sobie później zrobimy, jak będziemy szukać gryfa. I to sobie odpalimy. No i tak naprawdę mamy 5 arenów. 5, no tych, no wiecie czego. No jesteśmy biedni, nie? Biedni jesteśmy. A no dobra, no zaraz porobimy jakieś duperele, to będzie dobrze, nie? Nie wiem, czy tego nie posprzedawać, tak szczerze. No to wszystko waży, nie wiem, zobaczymy. A tymczasem jeszcze pogadajmy z nią o zadaniu. I zaraz kończymy. Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Wieśniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na Kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na Kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą wiedzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słuchać szepty.
Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co widzisz, a ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. No dobrze, moi drodzy, w takim razie będziemy kończyć ten odcinek w tym miejscu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia suba, łapki w górę i komentarza. No i co? Widzimy się już w następnym Wiedźminie. Trzymajcie się i cześć.